I oto wszystkie wiązania, które Wam chciałam dzisiaj zaprezentować. W przyszłości będę chciała jeszcze nagrać z parę takich filmików, jak się nauczę właśnie innych wiązań. A jeszcze taki mały bonusik dzisiaj. Właśnie będę chciała Wam pokazać te wszystkie moje chusty, ogólnie troszkę o nich opowiedzieć, a także chcę Wam pokazać moje turbany i Wam zaprezentować. Będą tu tylko dwa, dlatego że jak wcześniej mówiłam, mam je trochę porozsiewane po różnych domach, bo po prostu jak jestem w danym miejscu, to chcę mieć swój turban i nieraz o nich zapominałam, więc już niech będą tam na stałe w tych miejscach. Pokażę Wam moje turbany. Więc pierw Wam chyba je zaprezentuję, a później zobaczycie je na mnie. Więc mój pierwszy turbanik jest w takim kolorze podobnym jak ta chustka. Ogólnie bardzo lubię takie żywe kolorki, wydaje mi się, że w nich mi jest dobrze. I ten turbanik wygląda tak i on ma taką wstęgę dołączoną. I właśnie tą wstęgą możemy różne fajne robić wiązania. Następny jest taki turbanik i on jest z takim tutaj przodem, zobaczycie później na mnie. Ogólnie, jak widzicie, bardziej spokojniejszy jest kolor i to jest taka coś w rodzaju czapeczki. Ja ten turban używam najczęściej na narty lub jakieś inne sporty, gdzie kask się zakłada, dlatego że powiem Wam szczerze, że nie chcę niszczyć mojej peruki pod kaskiem, a w turbanie też jest mi o wiele wygodniej. I też na przykład w zimę daje mi on jakieś tam ciepło i tak zawsze jak na przykład jeśli chodzi o narty, to zakładam ten turban i jeszcze na to kominiarę, bo naprawdę na nartach bardzo marznę, na stokach, szczególnie właśnie w głowę. Jeszcze w tamtym roku właśnie trafiliśmy na taką pogodę, gdzie było minus 20 i ja się naprawdę popłakałam, tak mi było zimno. I wiedziałam, że ludzie uciekają ze stoku, a oni mają właśnie włosy i w ogóle chyba wszyscy mają tam włoski, mieli z tych ludzi, a ja po prostu hardcore do końca tam się trzymałam i jakoś się udało. Ale naprawdę było mega zimno i dobrze, że mam ze sobą zawsze ten turban, jeszcze właśnie kominiarę taką dosyć ciepłą. Naprawdę wiem, że wtedy nie zmarznę i jest fajnie, więc tak ten turbanik wygląda. I zaraz Wam pokażę, jak właśnie te dwa turbaniki się prezentują na mnie. Swoje trzy turbany są w sumie podobne. Dlatego, że jeden mam niebieski i też ma taką wstęgę, tylko on ma jakby ją przyszytą na stałe, że nie jest po prostu osobno. I mam jeszcze jeden fioletowy i tak samo właśnie wygląda, ma tą wstęgę też przyszytą i też różne tu można kokardki, coś wiązać. Zaraz Wam pokażę takie przykłady. Zrobić takiego przeplatańca. Też to fajnie wygląda. Czekajcie, bo mi gdzieś tu. O, sobie. Możemy ułożyć go. Fajnie też to wygląda tak po domku. Coś troszkę innego. Możemy też normalne wiązanie zrobić takie. No ale ogólnie ja na co dzień chodzę właśnie tak. Najczęściej właśnie mam tą chustkę na sobie po domku. Jakoś tak jest moim teraz hitem. Te wcześniejsze takie, które już gdzieś tam były przechodzone i cały czas je nosiłam. Po prostu, tak jak mówię,
są tam gdzieś w innych domach. Teraz Wam pokażę, jak prezentuje się ta chustka. W niej nic spektakularnego nie będzie, bo ona też tak, wydaje mi się, że kolorystycznie super do mnie nie pasuje, ale fajne jest w niej to, że nigdzie mnie nie ugniata, jak mam na sobie kask. Ok, i ona się prezentuje tak. Ma tu takie marszczenie, w sumie tak za bardzo je nie na środku. O. O, ma na sobie takie właśnie marszczenie, jak widzicie. Z tyłu prezentuje się tak. No, zwykła taka, że tak powiem, czapeczka. Fajnie też ją można naciągnąć i super się sprawdza. Nigdzie tam naszych uszu nie zawieje w przypadku zimy. A ogólnie chustki moje mogliście zobaczyć prawie wszystkie chyba właśnie w tych moich wiązaniach, ale Wam jeszcze pokażę i pokrótce tak opowiem. Taka chustka, którą właśnie widzieliście już, jak widzicie, ona jest taka niebieska, w ciapki, taka bardziej lazurowa, powiedziałabym. Nie jest to w pełni naturalny materiał, ale fajnie się nosi, nie narzekam. To jest następna chustka, którą też już mogliście zobaczyć, ale chcę Wam powiedzieć, że jestem z niej bardzo zadowolona. Jest wykonana z super materiału. Może ten materiał tak się super nie układa, ale naprawdę jest świetna. Pewnie też będziecie się pytać lub różne będą domysły, gdzie kupuję chustki. Ja kupuję często je właśnie w galeriach handlowych, ale też jestem często w Niemczech, tak jak widzieliście, we Frankfurcie. I po prostu są tam takie sklepy, gdzie dziewczyny, czy to afroamerykanki, czy kobiety, które są wyznania muzułmańskiego, noszą na co dzień takie chustki. I po prostu wstąpiłam do jednego takiego sklepu i powiem Wam, jest taki szeroki wybór chustek, czy też różnych turbanów. Właśnie bardzo fajne są materiały i też one bardzo dużo nie kosztują, dlatego że za tą chustkę zapłaciłam 10 euro. A powiem Wam, że za tą, bo ją też kupiłam w Niemczech, ale w galerii handlowej, bo mnie przykuła właśnie swoim kolorem, zapłaciłam 20 euro, a po prostu jakość jest nieporównywalna. Ta chustka jest taka cieniutka i po prostu miła dla skóry. I się teraz przerzucę, już nie będę tam po sieciówkach latać, tylko po prostu będę częściej chodzić do takich sklepów. Tu mam taką chustę, która super się układa. One są w ogóle, chcę Wam wspomnieć, że one w ogóle są dosyć dużej wielkości i ja mam je takie wszystkie, oprócz chyba jednej. I ona ma takie tutaj wzory właśnie takie też fuksja pomieszana z niebieskim. Bardzo fajna ta chusta i ma na dole frędzelki, więc możemy też właśnie się pobawić, że tu nam taka kiteczka zwisa i frędzelki, fajnie to wygląda. I to jest... Coś buczy. Przepraszam za jakieś odgłosy, ale chyba ktoś kosi. I to jest bardziej taka chustka już grubsza, ale też fajnie przepuszcza powietrze. Ja ją często też nosiłam w lato, już mam ją dosyć długi czas i też jest fajna. Ona się świetnie układa, bo ten materiał jest taki dosyć elastyczny, rozciągliwy, więc fajnie ona się układa. Następna chustka jest taka i to jest najstarsza chustka. Po prostu chyba mam ją od 13 roku życia i ją bardzo lubię. Jak widzicie, ona ma taki motyw kwiaty, natomiast druga strona jest taka biała i ona też jest dosyć, o widzicie, duża i też jest bardzo cienka, bardzo przyjemna i od niej w sumie mi się zaczęła przygoda właśnie z turbanami. I następna chustka jest taka, też w takim kolorze fuksji, bardzo lubię ten kolor i ona jest taka mniejsza. Z nią jeszcze kombinuję, bo powiem Wam szczerze, że gdzieś widziałam takie wiązania chust na mniejszych chustkach, mocno maślane trochę. I też to fajnie wygląda, ale dopiero się uczę.
Może Wam coś dogram, jak będę właśnie już na urlopie. Zobaczymy, będę tam mieć więcej czasu, więc na pewno coś pokombinuję. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik. Po prostu się cieszę, że już to nagrałam, ponieważ jest teraz okres urlopowy i wiem, że dużo dziewczyn też, co posiadają włosy, interesują się takimi wiązaniami, dlatego że to ładnie wygląda. Też jest jakieś takie urozmaicenie, taki motyw wakacyjny, że tak powiem, w naszym stroju tak jakby. Myślę, że Wam się spodobał mój filmik. Zobaczymy się na moim urlopie, dlatego że już wylatujemy za 4 dni i na pewno będzie relacja, więc znowu będą vlogi. Będziecie mnie właśnie widywać w tych wszystkich wiązaniach. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A więc zapraszam Was do mojej dalszej twórczości. Trzymajcie się. Pa, pa!